Proszę Państwa, ja takich tłumów na Wawelu nie pamiętam, przynajmniej w tym roku, bo tutaj naprawdę idąc pod górę ciężko się nawet przepchać, a kolejki przy kasach tam do tych różnych udostępnionych już w większości punktów zwiedzania są olbrzymie. Tu również i do katedry jest wejście, więc i oczywiście za stosowną opłatą poza mszą, prawda, i nabożeństwami. Widać, że tłumy ludzi tutaj ciągną, widać, że jesteśmy na Wawelu. Proszę Państwa, już wszędzie ludzie, mimo tego, że nie ma słońca, ale jest przynajmniej dość ciepło i nie pada, to widać, że tutaj tłumy wszędzie się przewalają i bilety do tych wszystkich udostępnionych. Tu z kolei jest wejście do grobu naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Józefa Piłsudskiego. Tu akurat trochę mniej ludzi, prawda? Przynajmniej w tej chwili nie wchodzą. No widać, że tam ciągnął na dziedziniec wawelski ten królewski tłumy. Tu widać, proszę bardzo, ile ludzi, wszędzie pełno. Ławki, punkty są obstawione. Tam kawiarenka też mocno działa, proszę bardzo. Gdzie się nie ruszyć, tam są bilety do katedry. Gdzie się nie ruszyć, tłumy. To jest z jednej strony optymistyczne, bo może w końcu ze względu na to, że jest duża frekwencja, to resztę komnat królewskich, dziedziniec Batorego i krypta czakramu świętego Gereona, że może też zostanie, bo już 80% rzeczy udostępniono, otwarto tutaj na Wawelu, ale może i te pozostałości zostaną lada chwila też otwarte, uzupełnione. No bo ten nowy dyrektor, pan Betlej, wydaje mi się być zupełnie normalny, życzliwy, stara się co się da ludziom udostępnić, mimo tych istniejących obostrzeń. I on już miał 15 maja otworzyć nawet kryptę Gereona. No ale ta niby pandemia to wszystko. Proszę, ile ludzi z dziećmi tutaj wali na dziedziniec królewski. Proszę bardzo. Miała być udostępniona, no ale niestety to szaleństwo pandemii, tu dziedziniec Batorego, szaleństwo pandemii, wszystko to, prawda, zablokowało. No ale może teraz po połowie czerwca z ponad miesięcznym opóźnieniem się to, proszę, na dziedzińcu też ludzi nie brakuje, prawda, oblegają ławeczki, tu jest flaga na baszcie senatorskiej, tu ludzie też się tak plątają po dziedzińcu. Niektórzy siedzą, niektórzy tam szukają, żeby wejść do tych komnat prywatnych królewskich. No i pojedyncze osoby tutaj idą do czakramu. No więc to jest taka mini relacja z dnia dzisiejszego, 14 czerwca 2020, niedziela.